Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Merem i pewnie każdy z was, moi drodzy, słyszał albo grał kiedyś w Brawl Stars, ale też, moi drodzy, pewnie każdy z was słyszał o nowej grze Among Us, która jest, moi drodzy, absolutnie na topie wszystkiego, co się da. I dzisiaj zobaczymy, co by było, gdyby połączyć, moi drodzy, Brawl Stars i Among Us i co by się stało, gdyby to właśnie zadymiarze trafili do świata Among Us albo odwrotnie. Więc pamiętajcie, moi drodzy, aby obejrzeć dzisiejsze animacje do końca, pamiętajcie też o łapeczce w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, czy wolicie Brawl Stars czy Among Us, więc pamiętajcie, moi drodzy, mi oglądałem, bo dzisiaj naprawdę będzie zarąbiste animacje, moi drodzy, będą naprawdę, musicie je koniecznie obejrzeć. Mam, moi drodzy, pierwszy od bratu Arta, o, i zobaczcie, ktoś z tych dwie aplikacji kliknął. I mamy jednocześnie Among Us i Brawl Stars i zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać. Mamy, moi drodzy, tutaj, zobaczcie, mamy tutaj zielonego crewmate'a z Among Us, który jest chyba Spike'em. Zobaczcie, to jest Spike z maską, jaką słodko wygląda, moi drodzy. Zobaczcie, naprawdę. Mamy tutaj chyba Gina, który jest, moi drodzy, w centrum tutaj monitoringu, który jest impostorem, moi drodzy. I mamy tutaj, kto to jest w ogóle? Piszcie, kto to jest, bo ja nie widzę, to jest Brock? Nie wiem, w każdym razie, o nie, Jean, Jeanowi coś nie pykło, moi drodzy, zobaczcie. Coś mu nie pykło, ale naprawdę zobaczcie, jak on słodko w tym wygląda, w stroju w ogóle crewmate'a. Naprawdę. O. Co się z nią dzieje? Co się stało? O nie, zobaczcie! Jak zeżarł Leon! Jak on mógł! Oho, mamy dwóch impostorów chyba, Leona i Gina. I teraz mamy jakiegoś ducha, kogoś. I zobaczcie Spike'a z guzikiem, który chyba próbuje się wydostać. Zobaczmy. Mamy też Gina, moi drodzy, który się na niego czai, który chce go załatwić. O, mamy, zobaczcie! To jest ośmiobit? Czy to jest kto? Nie, to nie jest ośmiobit, sorry, to był Gale chyba. Nie, to był Nani, przepraszam, to był Nani, ale zobaczcie, Jean już załatwił Spike'a w ogóle, jaki wredny, moi drodzy, zobaczcie. Mamy tu, ktoś zaraz go zobaczy, zobaczcie, Jean się stresuje, chłop, co się stresuje, zaraz go znajdą, ale mamy tutaj Venty, moi drodzy. No i do Ventów se ucieka. Oho. No i utknął, wiedziałem, że tak będzie. To jest naprawdę przewidywalne, no i zobaczcie, ach. Ach, zobaczcie, jaki szczwany ten, moi drodzy, widzieliście jaki cwaniak, on se tutaj siedzi, wszyscy se przemykają, moi drodzy, a on wyczeka, aż wszyscy, moi drodzy, tutaj, no właśnie. O nie, zaspał, zobaczcie, a jednak nie wyczekiwał, zobaczcie, jednak zaspał. No i chłopa zgasili, no i tyle było z Gina, moi drodzy. Ale teraz, moi drodzy, obejrzymy jeszcze dwie, moi drodzy, zarąbiste animacje i jedna, moi drodzy, też będzie za Among Us. Ale na początku, moi drodzy, zobaczymy mega animacje zadymiarzy, którzy są bardzo, bardzo wściekli. A więc dobra, moi drodzy, słuchajcie, teraz zobaczymy mega boss fighty, moi drodzy, zadymiarzy. Mamy tutaj, moi drodzy, Cole. Mamy tutaj Shelly, która walczy chyba z wielkim robotem. Ale, no właśnie, ale... O, mamy El Prima, który chyba go zgniótł, albo przynajmniej tak nam się wydaje. No i tyle było. No, Colt nawala w niego. Kruk próbuje tutaj lecieć sobie, ale zdaje się... Oho, tutaj nożami go obkłada. Ale chyba... Boże, Kruk jest wkurzający, to trzeba przyznać. O, Colt jak się wkurzył. Dynamite. No i... Co on kombinuje w ogóle? O Boże, biedny dziadyga Dynamite. Jeszcze Colt mu dowalił, widzieliście to? Dobra, mamy tutaj Colta. Mamy tutaj Mortisa, który też próbuje coś zrobić z tym bossem, ale coś im naprawdę ostro nie pyka z tym bossem. O. O nie, Colt, czemu on chciał? O nie, on już tak, aż zwątpił w kolegów. Colt już kipi, naprawdę. Oho, Bull już też. Ale przynajmniej Power Cube'a sobie zebrali. No i, o Boże, nie, no ten... Roboty nie są aż tak mocne w Brawl Stars. O, mamy też, moi drodzy, Gina. No ale co to za Jean? Leon tu se znika. Mamy tutaj Colta, mamy tutaj Pam. I mamy ośmiobita. Tylko gdzie oni są w ogóle? Oho, właśnie. A zobaczcie, jak go załatwili. Jak go załatwili, moi drodzy. Jak go załatwili. Jak się cieszy, zobaczcie, jaki tutaj. Oho. Colt jednak nie ma tak, moi drodzy, nie ma. Boss fight 5-5. O nie. I teraz mi się to wszystko wyobraża. Mój biedny Colt, naprawdę, moi drodzy. Jeszcze Spike, który... Co on robi? Co robi Spike? Aha, naprawdę, spoko. Naprawdę, nie, w sensie już... O, poko.
Zaraz ktoś wybuchnie. Nie, naprawdę, mój dude, naprawdę, to co się tutaj dzieje, to jest już jakaś naprawdę paranoja. Nie wiem, kto to w ogóle wymyśla. W każdym razie, mój dude, zaraz zobaczymy kolejną animację. Tym razem zadymiarzy w Among Us, moi drodzy. I znowu ktoś będzie, moi drodzy, impostorem. Ale kto? Tego się, moi drodzy, dowiemy już po przerwie na reklamy. Nie żartuję, żadnej przerwy nie ma, już oglądamy dalej. A, taki wiecie, taki żarcik. I dobra, moi drodzy, jedziemy znowu z kolejną animacją. Zobaczmy, mamy tutaj, moi drodzy, chyba Spike'a, który jest impostorem. Mamy tutaj, nie, to jest Leon i Krug, dwie legendy, impostorzy, zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj stół. Wszyscy się rozchodzą i zobaczmy w takim razie, co takiego wykombinują, żeby załatwić całą resztę. Ale dobra. Mamy tutaj Kruga. Oho, pszczółki, bi, wszystko widzi, widzicie? O kurka, zobaczcie, ale to jest dobre, zobaczcie. To jest dobre, moi drodzy, ta bi jest naprawdę sprytna, żeby umyślić takie swoje oczy tam. Ale dobra, zobaczcie, tutaj Ems też jest sprytna. Oho. No i po Ems, no i właśnie. Ale śmieszne, ale beka, bo tak fajnie się załatwia. Oho. Aha. Teraz jest dyskusja, kto zawinił? Kto to wszystko zrobił? Oho. Chyba głosują na El Primo, nie no, El Primo. A nie, to Spike, sorry, Spike to był, przepraszam was. Spike. No, Spike'a wydalili, no i wszyscy się rozchodzą. I co tu takiego zrobić? Technology wins. Oho. Ta se tutaj nawala. Ale Krug wszystko widzi, zobaczcie. No i załatwia. No i załatwił i wraca. A ta Jessie nic nie widziała, zobaczcie. I teraz pytanie, kto znowu załatwi. Naprawdę sprytni są, w sensie oni naprawdę to kierują. Kurka, no zobaczcie. Kogo? O nie, wszyscy, o nie, nie wyrzucajcie. O nie. Jessie, biedna Jessie, przecież. Ale ją wrobili, ale naprawdę ją wrobili, widzieliście to? Dobra, jazda z tym, moi drodzy, zobaczmy teraz. Co to takiego będzie tutaj? Soy El Mejor. No, mam tutaj Leona, który jest impostorem, moi drodzy, daj na Majka. Oho, zobaczcie, co zrobił? Co on zrobił w ogóle? Naprawdę, co to było? Oho. Leon, jaka beka, naprawdę. Aha. O nie. No i teraz... Jakich zrobili, moi drodzy, naprawdę? Zobaczmy. Już tylko, moi drodzy, czwórka ich jest. No i dyskusują, no i Krug pewnie tutaj ma. Aha, Leon. Okazuje się, że to jednak nie był Leon. No i impostorzy, moi drodzy. Nie, ale ich załatwili, naprawdę. Nie no. Za łatwo im to pykło. Naprawdę, nie, moi drodzy, w każdym razie naprawdę widzieliście Leon i Crow. I Crow zrobili ich naprawdę tak, moi drodzy, po mistrzowsku. Jak, moi drodzy, by się wymarzyło chyba w każdej gierce Among Us. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. No i co, i do zobaczenia w kolejnych, moi drodzy, reakcjach na animacje i różnych filmach na tym kanale. Żegnajcie, cześć i pa, pa.